Dzień dobry, witam Was wszystkich na kanale Muscle Power, Bartek Góra z tej strony, pozdrawiam Was. Temat dzisiejszego filmu, bardzo taki popularny na topie, a więc BCA versus EA, czyli aminokwasy rozgałęzione kontra aminokwasy pełne. Co to jest? Chyba każdy wie, nie trzeba przypominać, aminokwasy BCA, więc trzy aminokwasy izoleucyna, leucyna i walina. Ich przydatność, ich powiedzmy sobie sens brania, sens użytkowania. Oczywiście sens jest, jak najbardziej, tylko nie jest to taki, jak dotychczas próbowano gdzieś tam w reklamach nam wmawiać. Z drugiej strony mamy EAA, czyli wszystkie aminokwasy niezbędne, które są nam potrzebne, niezbędne do naszego rozwoju, które są potrzebne do budowy muskulatury, do odbudowy i regeneracji, których nasz organizm nie jest w stanie w żaden sposób syntetyzować. Mając komplet EAA, czyli tych aminokwasów niezbędnych, możemy sobie syntetyzować pozostałe aminokwasy, tak zwane zbędne. Nasz organizm da sobie z tym radę. Tylko na chwilę pozostaje pytanie, po co? Dlaczego? Dlaczego ma syntetyzować? Dlaczego ma w jakiś tam sposób, powiedzmy sobie, przerywać ten proces budowy, bo zabrakło jednego aminokwasu? Kiedy możemy mu dostarczyć wszystkich aminokwasów, kiedy mu możemy dostarczyć kompletu. Tym za chwilkę się właśnie też zajmiemy. Z jednej strony mamy aminokwasy BCA. Jaka jest ich rola, jaka jest ich funkcja, w czym mogą nam pomóc? Na pewno nie będą miały żadnego znaczenia anabolicznego, antykatabolicznego. Tutaj to możemy sobie w jakiś tam sposób, że tak powiem, włożyć między bajki. Jedyny efekt, który możemy sobie tutaj uzyskać, uzyskamy dzięki leucynie. Leucyna, która jest tak naprawdę kluczykiem, który odpala tą proces mTOR, a więc tą ścieżkę, która zaczyna produkcję naszych własnych białek mięśniowych, jest tutaj bardzo, bardzo ważnym czynnikiem. Mając wysoki poziom leucyny, mając wysoki poziom właśnie tego aminokwasu we krwi, jesteśmy w stanie sobie uruchomić te procesy. Na tej bazie zostały nawet opracowane specjalne tutaj systemy, które powodują to, że dostarczanie co jakiś czas pewnej ilości leucyny spowoduje to, że możemy sobie uruchamiać tą ścieżkę. Między innymi jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kilka posiłków dziennie bogatych w białko będzie dużo lepsze niż jeden albo dwa duże posiłki bogate w białko. Między innymi podkreślam, chodzi tutaj właśnie o leucynę i o tą ścieżkę mTOR. BCA na pewno będą bardzo dobrymi aminokwasami, które będą dostarczały energii. Będą bardzo dobrymi aminokwasami, które będą zapobiegały zmęczeniu. I tak naprawdę tutaj możemy szukać ich podstawowych funkcji. Dlaczego? Dlatego, że dla tak naprawdę kilku grup aminokwasów, między innymi tyrozyny, między innymi tryptofanu i BCA, mamy ten sam nośnik, LAT1, w organizmie. Ten nośnik przenosi nam te aminokwasy w odpowiednie tutaj miejsca w organizmie, gdzie pełnią swoje funkcje. A więc BCA będzie także przenoszone na równi z tryptofanem. Tryptofan będzie nas uspokajał, będzie tonizował, będzie powodował to, że już chcemy skończyć trening i iść do domu. Aminokwasy BCA będą powodowały to, że będziemy mieli więcej energii, bo BCA będzie konkurowało właśnie z tym tryptofanem o nośnik, automatycznie będzie go obniżało. Dzięki temu możemy mieć oczywiście więcej energii na treningu. BCA będą dostarczały nam tutaj także energii. Będą tutaj w jakiś sposób powodowały to, że organizm będzie mógł z nich korzystać podczas długich albo bardzo długich wysiłków, oszczędzając własne tutaj zasoby energetyczne, czyli nie rozbijając tutaj białek. Jednakże typowego działania anabolicznego, antykatabolicznego tutaj niestety nie możemy się spodziewać. A więc kiedy BCA będą nam przydatne? BCA będą nam przydatne na pewno wtedy, kiedy mamy deficyt kalorii, na pewno wtedy, kiedy mamy bardzo długie wysiłki. Przy budowaniu masy, w momencie, kiedy mamy bardzo dużo kalorii, no BCA jest całkowicie tutaj zbędne. Przed treningiem stanowczo używałbym aminokwasów BCA. Tutaj będą one właśnie miały tą funkcję, że przedłużą nasz trening, wspomogą jego działanie, nie będziemy tak szybko zmęczeni. Natomiast bezpośrednio po treningu używałbym EAA, gdzie
będzie podwyższony lub troszeczkę zwiększony poziom leucyny. Z różnych względów, bezpośrednio po treningu, jednak unikałbym glutaminy, której bym tutaj nie używał razem z tymi EAA. Aminokwasy EAA są bardzo dobrym właśnie zarówno budulcem, jak i też stymulatorem tego anabolizmu, gdzie możemy tak naprawdę spodziewać się pewnych tutaj korzyści anabolicznych. BCA kiedy jeszcze może być używane? No, jako ciekawostkę można podać, że ci wszyscy, którzy mają już troszeczkę ogarnięty zarówno temat suplementacji, jak i jakiegoś tam dopingu, używając sobie właśnie insuliny syntetycznej, będą także mieli przy sobie sporą ilość BCA, którą będą sobie w trakcie treningu popijali. A więc tutaj w takich wypadkach dla takich osób też jest to bardziej zasadne, ale to już jest troszeczkę inny level. Pamiętając o tym, że używamy tych aminokwasów, musimy też wspomnieć o tym, że mają one kalorie. To nie jest ten sposób, że wypijamy sobie 5-10 gram aminokwasów całkowicie bezkarnie, bo są to jednak aminokwasy, które posiadają kalorie i te kalorie musimy wliczyć w nasz bilans kaloryczny. Nie mają zera kalorii. Na niektórych opakowaniach zapisano, że aminokwasy mają 0 kalorii. Nie jest to prawda. Każdy aminokwas, szczególnie z tych BCA, ma swoją pulę kalorii i jeżeli bardzo pilnie, bardzo dokładnie pilnujemy swoich kalorii w trakcie redukcji, musimy sobie oczywiście je wliczyć. W wypadku BCA badania tutaj wykazały, że większa ilość, większe stężenie będzie lepiej działało, aczkolwiek nieliniowo, w stosunku do niższych ilości, na przykład zalecanych przez producenta. EAA bezpośrednio podane po treningu, czy to z węglowodanami, czy to bez węglowodanów, będą także bardzo dobrze działały. Z jednej strony będą współdziałały z insuliną, którą możemy sobie tutaj w jakiś tam sposób podwyższyć. I możemy tutaj liczyć także na ten pik anaboliczny. Będąc na chwilkę przy tej insulinie, która jest właśnie wydzielana bezpośrednio po treningu, najczęściej przy budowaniu siły, przy budowaniu masy będzie nam zależeć na tym wyższym poziomie insuliny. O czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o tym, że suplementy białkowe bogate właśnie w aminokwasy, na przykład białka serwatkowe, będą w najwyższy sposób stymulowały wyrzut tej insuliny. A więc mając tutaj do dyspozycji zarówno węglowodany, jak i białka lub aminokwasy, możemy liczyć na zwiększony benefit przy wyrzucie tej insuliny endogennej właśnie w czasie budowania tej masy mięśniowej. Z innych produktów, które zostały tutaj sprawdzone, zostały przebadane pod kątem wyrzutu insuliny. Najmniejszy wyrzut insuliny na przykład miały białka jajek, tak? Troszeczkę większy wyrzut insuliny miał na przykład kurczak, indyk, stosunkowo duży, wbrew pozorom, miała ryba. Właśnie spożycie tej odżywki białkowej, która ma bardzo duże stężenie tych aminokwasów i stosunkowo szybko one się pojawiają we krwi, właśnie ten produkt będzie stymulował największy wyrzut insuliny. A więc nie zawsze ta insulina musi być skojarzona bezpośrednio z węglowodanami. Jest także skojarzona oczywiście z produktami białkowymi. W ten sposób właśnie możemy sobie podejść do suplementacji zarówno BCA, jak i EAA. Po BCA możemy się spodziewać dobrych efektów, aczkolwiek nie obiecujmy sobie tutaj zbyt dużo. Mogą one na pewno pomóc. Jednakże mając jakiś tam moment, żeby sobie kupić, żeby sobie wybrać któryś z tych aminokwasów, raczej bym postawił na te aminokwasy EAA pozbawione glutaminy, natomiast BCA bardziej bym tutaj polecił właśnie w momencie, kiedy potrzebujemy zwiększonej ilości energii lub chcemy przetrwać właśnie ten ciężki trening. W innych rodzajach sportów także BCA będą przydatne, także BCA będą dobrym tym nośnikiem, powiedzmy sobie, tej energii. A więc mogą one nam tutaj zapewnić stosunkowo przedłużony trening i lepsze wyniki w sporcie. Głównym, przypominam, tym aminokwasem, głównym tym czynnikiem, który będzie miał największe znaczenie, to będzie właśnie leucyna. Tutaj na tą leucynę
warto byłoby położyć stosunkowo duży nacisk i tutaj regulując jej spożycie możemy spodziewać się największych efektów. Jakie spożycie w wypadku osób, które sobie ćwiczą, trenują sobie rekreacyjnie, do tego 1,5 grama to będzie całkowicie dobra ilość. Natomiast osoby już takie zaawansowane, które naprawdę liczą na poważne jakieś tam efekty w czasie treningu, które chcą jak najbardziej tutaj wykorzystać, zoptymalizować to, co chcemy uzyskać na treningu, ta ilość leucyny, oczywiście rozbita na cały dzień, będzie znacznie większa, nawet do 2 razy. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was do korzystania z mojego kodu rabatowego, który sobie zobaczycie pod filmikiem. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów i kolejnych tematów. Dziękuję.